Wreszcie jest! Przy pogotowiu na ulicy Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim otwarto przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Pierwotny plan zakładał rozpoczęcie jej pracy znacznie wcześniej. Mieliśmy uruchomić to od rozpoczęcia pracy pogotowia. Nie udało się ze względu na brak odpowiedniego personelu. W tej chwili udało nam się zatrudnić osoby, które mają uprawnienia. Będzie ułatwienie dla mieszkańców naszej miejscowości, ale i naszego powiatu. Szczególnie tych miejscowości, które blisko pogotowia się znajdują, jak chociażby Rotmanka, Juszkowo. Nie liczymy na to, że nagle z podstawy ośrodku zdrowia będą się przypisywać ludzie, bo to nam naprawdę nie o to chodzi, ale na terenie Pruszcza i okolicy przybywa bardzo dużo mieszkańców i chcemy im po prostu złożyć dodatkową ofertę na to, żeby mogli się w tym ośrodku leczyć. Przychodnia rozpoczęła świadczenie usług od 1 czerwca. Oferujemy w tej chwili świadczenia pediatra i lekarz internista. No, oczywiście katalog świadczeń zdrowotnych jest określony tak jak w NFZ. Może pacjent zapisać się do nas przychodząc i wypełniając deklarację. Zapraszamy wszystkich pacjentów z Pruszcza i okolic Rotmanki, Juszkowa. Postaramy się tutaj świadczyć usługi jak na najwyższym poziomie. Pacjenci będą załatwiani bez kolejki w tym samym dniu, w którym się zgłoszą. Także serdecznie zapraszamy. Zaznaczę tylko, że oprócz tego mamy w miejscu również lokalizację poradnię chirurgiczną, rentgen, także pacjent nie będzie musiał w razie potrzeby i konieczności udawać się gdzieś indziej, tylko tutaj na miejscu otrzyma kompleksową pomoc. Otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej to ukłon w stronę ciągle rosnącej liczby mieszkańców okolic Pruszcza Gdańskiego, jak i całego powiatu gdańskiego. Zwiększający się standard opieki zdrowotnej w naszym regionie na pewno cieszy. Polecamy również zobaczyć dzień otwarty w Zespole Szkół w Rysocinie Powiat Gdański oraz Powiat Gdański wsparł mecz charytatywny Gramy dla Szuta. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.